Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zakończył się turniej Superbet Rapid and Blitz Poland 2023. Jan Krzysztof Duda zajmuje drugie miejsce tuż za Magnusem Carlsenem. No, zamyka stawkę niestety Radosław Wojtaszek. Radek chyba po prostu lepiej się czuje w szachach rapidowych, aniżeli w Blitzu. No, ale cóż, zobaczcie, jaka jest różnica punktowa. Jednym punktem tylko Magnus wyprzedził Janka. No, w Blitzu zagrał fantastycznie. Teraz przedstawię wam, moi drodzy, partię pomiędzy Jankiem a Carlsenem. Niezwykła partia. Tu się działo coś nieprawdopodobnego. Partia miała 124 posunięcia. Bardzo piękna walka na sekundach. Zapraszam serdecznie do analizy, ale zrobię to, mam nadzieję, zgrabnie. Nie będziemy mocno dokładnie analizować każdego posunięcia, gdyż nie będzie miało to sensu, tylko w najważniejsze momenty, dlatego że no działo się, działo się. Moi drodzy, zaczynamy. Jest E4, Janek C5. Skoczek F3, B6, D4, bicie, bicie. Goniec B7, skoczek wyjechał i A6. Goniec G5. Bardzo oryginalnie panowie grają. No widać, że lubią grać ciekawe szachy, jeden i drugi. Hetman C7 i skoczek wleciał na D5. Zobaczcie, co się dzieje. Janek gra hetman E5. W debiucie zagrywa już hetmanem w centrum. Oczywiście Magnus musi zagrać gońcem, żeby nie stracić figury. Tutaj należało teraz zabić tutaj tego skoczka. Po wybiciu hetman wybija, goniec E2, przykładowo E5, skoczek F5. Bardzo ciekawa, złożona pozycja. Myślę, że za cenę tutaj materiału białe mają jakąś inicjatywę, ale Janek, znając charakter Janka, bardzo by bronił tej pozycji i na pewno świetnie by mu tutaj poszło. Szkoda, że tak nie poszło, moi drodzy, ale... No właśnie, szkoda, mówię, dlatego że E6 jest tutaj błędem ze strony naszego zawodnika. Powiem szczerze, że już po tym posunięciu teoretycznie czarne mogą złożyć broń, ale walka trwała długo, jak już wiecie, dlatego że była też masa błędów. Po tym ruchu skoczek F3 bardzo dobrze zagrał Magnus, bicie na E4 i skoczek wleciał z widełkami. Król E7, zderoszowany król. Strata jakości i robi się gorąco. Na co Magnus hetman D4? Oczywiście wymiana hetmanów tutaj jest bardzo dobra białymi. Na co Janek odpowiedział B5. Ruch nie najlepszy. Dlaczego? Dlatego, że Magnus mógł zagrać hetmanem na C5. Tak nie było, ale zobaczmy, że po D6 hetman zagrywa tu, skoczek się zasłania. I teraz ruch A4 mógłby nastąpić. On nastąpił wcześniej, ale zaraz do tego wrócę. Żeby otwierać pozycję. Zobaczcie, że Janek na przykład mógłby zagrać skoczkiem. Po biciu skoczek na D5, bo trzeba szukać aktywności i napadać na gońca tutaj na E3. Po hetman C4 właśnie coś takiego mogłoby nastąpić i przykładowo po wymianie hetmanów wtrącenie na G2, po wybiciu, wybiciu BA. Ta pozycja jest, no myślę, że wygrana białymi, ale jeszcze troszeczkę trzeba by było rozegrać precyzyjnych posunięć. Wróćmy do partii, jak poszło. Magnus gra A4 od razu i absolutnie nie jest to zły ruch, tylko że następuje wymiana hetmanów, co daje jakieś szanse Jankowi, aczkolwiek, no ja tak wiecie, jestem sceptycznie nastawiony do tej pozycji mimo wszystko, bo jakość to jakość i nie widać rekompensaty za to, no i nie ma tej rekompensaty, jedyny ruch B4 taki słuszny, żeby nie otwierać pozycji, zobaczmy jak to dalej się toczyło. A5, przerwanie komunikacji pionków, rzecz jasna, tutaj skoczek wyjechał, skoczek na B3, skoczek też na D5, goniec A7 na skoczka i skoczek C6. Goniec na B6 spokojnie zagrał i G5, podoba mi się ten ruch. Oczywiście goniec B7 można zagrać, żeby bronić pionka, ale po skoczek tutaj mogą być dalej problemy, więc to, co zagrał Janek, jest jak najbardziej ok. Szuka aktywności. G5 się przydaje do tego, żeby też ograniczyć troszeczkę skrzydło królewskie. Goniec na G7 też będzie grał dobrze. W tym momencie po wybiciu pionka, goniec G7, wieża A2. Oczywiście też tutaj goniec C5 mogło nastąpić. Po D6 i goniec wraca. No, czarne mogłyby wybić, ale dalej pozycja tutaj jest obiecująca białymi mimo wszystko. Choć wydawałoby się, że czarne mogą jeszcze walczyć, znaczy mogą, ale jednak białe, coraz więcej uproszczeń i białe mają chyba łatwiejszą grę. Więc w tym układzie goniec wrócił na E2 i to jest ruch
Błędny, moi drodzy. Magnus się teraz poważnie myli. Nie wiem, dlaczego tak zagrał. Też proszę, moi drodzy widzowie, zwracajcie uwagę, jaki czas tutaj po posunięciach przeciwnicy reprezentują. Janek gra dosyć szybko, wbrew pozorom, jak na niego, bo lubi sobie też pomyśleć nawet w blicu. Po wybiciu, skoczek d4, wymiana, goniec f3. No i zobaczcie, że tutaj ta pozycja, jeszcze piękny ruch b3 w ogóle. Piękna idea, bo to zdwaja pionki. I ta pozycja nie może być przegrana czarnymi. Absolutnie nie. Janek się wygrzebał. Mimo, że są pionki tutaj, ale one są bardzo słabe. Goniec z wieżą świetnie prosperują. Pionki tutaj również Magnusa są mega słabe. To nie jest wygrana białymi absolutnie. Teraz troszeczkę przyspieszymy tutaj tę analizę i zatrzymamy się w odpowiednich momentach. Dlatego, że po h4, oczywiście h6, wybicie, Król e2, wybicie na b3, wieża d1. No i goniec na b6 radzi sobie dobrze. Wieża d3, wieża uciekła, b3, f5. No Janek będzie wykorzystywał swoją przewagę pionków. Wieża a4, goniec c5, b4, Magnus próbuje. Oczywiście tutaj jakbyśmy wybili na b4, no i po tym wybiciu można próbować grać czarnymi na wygraną, ale to jest raczej... No raczej niemożliwe, no ale można próbować. Jednak Janek próbuje zachować jeszcze gońca. Wieża B3, król F6, wieża A8 i goniec na C5. Kolejna próba i wieża zmusza tutaj teraz czarne do zbicia na B4. Właśnie to nastąpiło, wieża A7 i zaczyna się tutaj niezła gra. Dużo posunięć jest takich... powiedzmy troszkę w miejscu manewrów, więc ja to troszeczkę szybciej przeanalizuję. Zobaczcie, że tutaj jest cały czas trzymanie pionków blisko. Janek coś tutaj próbuje teraz grać poprzez G4. Po takim szachu jest zasłona. Pionki się nie rozszczepiły, ale jest to teoretyczny remis. Tylko uwaga, trudniej jest się bronić niż jednak wygrywać czarnymi. Po F3 król, wieża sobie lata i tutaj Janek wyrobił dwa wolne pionki. I jest to teoretyczny remis. Tylko, że jak już wspomniałem, bronić się jest ciężko. Janek próbuje, ma zabawę za darmo. Tutaj króla do centrum podpycha, troszkę podrzuca pionki do góry. Król sobie wraca, wieża, goniec, wieża. Oczywiście ta wieża gońca będzie tutaj mogła gonić. D4, wieża H5, król D6. Wieża zagrywa na F5, goniec sobie tutaj lata. Plan jest taki, żeby te pionki jeszcze bardziej dosunąć na trzecią linię i będzie to już bardzo groźne dla białych. Król E6, oczywiście zwróćcie uwagę, że panowie grają na sekundach, więc trzeba bardzo szybko podejmować decyzje, dlatego tych posunięć jest tutaj bardzo dużo. Wieża H5, goniec F4. Król idzie już tutaj do góry, król wraca, wieża H3, król w miejscu. No i tutaj za moment, moi drodzy, Magnus popełnia katastrofalny błąd. Wieża D5 i jest to kompletnie wygrana teraz czarnymi. Dlaczego? Od razu powiem, że wieża H5 byłby ruchem, który dalej utrzymuje pozycję remisową, bo no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz tutaj no w ten sposób przegrać białymi. No zobaczcie, co się dzieje. Król zagrał na C4, dobrze, wieża F5, Janek daje szacha i podciąga te pionki na trzecią linię. To jest bardzo ważne. Król D1 i niestety nasz zawodnik się myli, moi drodzy. Goniec G3 wypuszcza całą przewagę. Pasek szaleje. Należało zagrać goniec na E3. Przepraszam, nie goniec E3. Należało zagrać goniec D6. Idea jest taka, żeby przesunąć pionka tutaj i mieć w zanadrzu goniec B4 albo goniec G3 z przesunięciem pionka na E2. No właśnie, tutaj na przykład powierza G5, E3, szach, król D5, król E1, no i tu można w tym momencie się poddać. Nie ma jak się przed tym bronić, goniec C3 i potem E2. Szkoda, że Janek tego nie wykorzystał, bo zagrał goniec G3. W tym momencie wieża G5, goniec na F2, wieża król, wieża G8. Moi drodzy, znowu Janek ma szansę na wygranie tej pozycji. Niestety się bardzo myli. Król D4. Ja sobie zdaję sprawę, na sekundach gra się bardzo ciężko. Wygrana byłaby po goniec D4 z tymi samymi ideami. Wieża szach, król C4, szach, goniec się zasłania, wieża E8 i E3. Wieża może stać w miejscu. Oczywiście tutaj pewne manewry można przeprowadzić i zasłonić pionka E3 z planem właśnie E2. Nie możemy też grać oczywiście teraz
teraz E2, bo po prostu wieża zbije z remisem. W tej sytuacji tutaj wieża dała szacha po król D4, król na E3 i szereg posunięć takich, które nie mają tutaj większego znaczenia, jeśli chodzi o analizę. Białe dobrze się bronią, czarne próbują, ale w pewnym momencie nastąpi po raz kolejny błąd, chociaż jeszcze tutaj Magnus teraz broni się dobrze, ale mówię, czarne grają tutaj sobie za darmo, tylko że na sekundach jest to robić bardzo trudno. Oczywiście manewry cały czas. W pewnym momencie będzie istniała jeszcze możliwość wygrania tej pozycji. Cały czas tutaj panowie grają, zobaczcie, na sekundach. Musiała być niesamowita walka i piękna atrakcja dla kibiców. Cały czas tutaj walka trwa do samego końca. Król C4. Król D5, wieża E8, no i zobaczcie, moi drodzy, znowu jest to samo, Janek gra D4, ale po tylu posunięciach, Janek gra, przepraszam, królem na D4, po tylu posunięciach ja się nie dziwię, że ciężko znaleźć tutaj ideę wygrywającą. Cały czas tutaj w tym momencie po wieża E8, goniec C7 wygrywa, wieża E7, goniec B6, król D2, król teraz podciąga się do góry. Jeżeli jest szach, to król C4, wieża E7, posunięcie E3 daje radę, dlatego że teraz już wymienić nie można, bo bardzo szybko wygrywamy czarnymi. Szkoda, no jasne, trudno, jakby Janek miał więcej czasu, na pewno by wygrał tę pozycję. Po tym ruchu wieża A8, goniec C7, wieża C8 i po raz kolejny Janek ma szansę na wygraną. Zagrał goniec F4. Należało zagrać goniec znowu B6 z tymi samymi planami, co przed chwilą sobie analizowaliśmy. Więc po ruchu goniec F4, wieża D8, król C3, wieża szach, król. No i tutaj po kilku posunięciach nastąpił remis, po prostu wieża zbiła pionka i tyle. No cóż, moi drodzy, mimo wszystko tabelkę jeszcze raz pokażę, prezentuje się następująco. Janek no bardzo ładnie zagrał, troszkę szkoda Radka, że ostatnie miejsce, no ale stawka była naprawdę silna. Gratulujemy Magnusowi zwycięstwa. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, cześć.